Mięśnie kulszowo-goleniowe powinny być tak elastyczne, aby był kąt prosty w stawie biodrowym, bez zużycia rozciągania. Jeżeli tego nie ma, to oczywiście możemy rozciągać w tej pozycji. Możemy napinać, możemy na przykład wędrować do lekkiego zwiększenia, aby również po rozgrzewce możemy robić to bardziej dynamicznie, ale możemy to również wykonywać poprzez aktywne techniki rozciągania. Połóżcie Michalina na brzuchu, proszę. Popracuję teraz na tej nodze bliższej od kamery. I żeby zmniejszyć napięcie mięśni kulszowo-goleniowych luźno, swobodnie, to w tym momencie przytrzymujemy. Tą technikę już wcześniej pokazywałem. I teraz Michalina, prostujesz kolano, czyli blokuje mięśnie kulszowo-goleniowe. Mogę to zrobić całą pięścią. Mogę to zrobić poszczególnymi palcami, tak żeby zmniejszyć bolesność, poprawić elastyczność i również przygotować na ewentualność jakiegoś naciągnięcia, rozciągnięcia i oczywiście oby nie, ale także naderwania tychże mięśni. Czyli możemy to rozciągać, możemy to manualnie blokować i rozciągać lub pomyślmy, że mięśnie kulszowo-goleniowe pracują w całej taśmie mięśniowo-powięziowej wraz z rozcięgnem podeszwowym, łydką, tylną oczywiście z tymi mięśniami, czyli półbłoniastym, półścięgnistym i dwugłowym, pośladkiem i powięzią lędźwiowo-krzyżową, która idzie aż do łopatki. I to zrobimy w pozycji siedzącej. Przepraszam, nie siedzącej. W pozycji na krześle. Nie będziemy siadać, ale wykorzystamy do tego krzesło. Aby rozciągnąć mięśnie kulszowo-goleniowe i całą taśmę powięziową związaną z tymi mięśniami, czyli od łopatek przez lędźwie, pośladek, mięśnie kulszowo-goleniowe, łydkę i stopę, proszę, połóż sobie stopę na krześle, zegnij ją grzbietowo, a więc wybierz napięcie powięzi, wyprostuj się i nie robimy tego tak, jak zawsze robiliśmy, że przez pochylenie się, tylko chcemy zaktywować więcej, chcemy rozciągnąć więcej. W związku z tym skręć biodro sobie, tak abyś poczuła rozciągnięcie z tyłu uda. Jest? Zablokowaliśmy i czujesz rozciąganie? Żeby dołożyć rozciągnięcia, zegnij grzbietowo stopę i wyjdź klatką piersiową w górę. I możemy to robić kilkanaście razy, przytrzymać z 5 sekund, wróć z powrotem. I tak właśnie kilkanaście razy. Pamiętajmy, aby porozluźniać obie nogi po treningu, po ciężkiej pracy piłkarskiej. Powodzenia. Dziękuję.